Cześć, witajcie. Jestem Kuba. To jest kolejny odcinek z naszych adwentowych rekolekcji. I dzisiaj mam zaszczyt do Was mówić troszeczkę o, o relacji, konflikcie Dawida z Saulem, jak to wyglądało. Zachęcam Was wszystkich do, do, do czytania księgi Samula, Samuela I i II, żeby być z nami na bieżąco w tym, co, co tutaj będziemy razem przeżywać, razem z Wami. No to tak zaczynając, nie chcę opowiadać całej historii, jak to było, bo każdy może sobie wziąć księgę i przeczytać, do czego zachęcam, ale chciałbym się skupić na, na kilku fragmentach, właśnie, które się wydarzyły w historii Dawida i Saula, a mianowicie to, jak, jak Saul zaczął gonić Dawida, znaczy gonić, chciał go po prostu zabić. A Dawid po prostu uciekał, wymykał się, że tak powiem, od ręki Saula, bo, bo pan, był na, pan był z Dawidem. Chciałbym nawiązać do takiej sytuacji, jaka była w sumie dwa razy była taka sytuacja raz w jaskini, a raz na obozowisku, gdzie Dawid miał sposobność zabić Saula, ale tego nie zrobił. Co wydaje się mi dziwne troszeczkę z takiego powodu no, czemu miałby tego nie zrobić skoro Saul go gonił z, ja, z jawną intencją zabicia go, to znaczy po prostu chciał go się, się go pozbyć a, a Dawid mając już jakby sposobność dorwania się do, do Saula do zabicia go ucina mu płaszcz i ucina mu jakby połowę jego płaszcza i wzdrygnął się i, i przeraził, i powiedział, że niech, niech go ręka pańska broni od jakby rzucenia się nad, na pomazańca Bożego, że, że nikt nie może jakby, podnieść rękę na, na pomazańca Bożego. Pomimo tego, jaki Saul był, jak, jakim był Królem, to znaczy, jak już, już go, Duch Boży go opuścił, jak go, ten zły duch opętał, to mimo wszystko Dawid go nie zabił. To znaczy, że miał jak, Saul miał jakiś, jakiś rodzaj autorytetu nad Dawidem, co by się wydawało dla mnie mega dziwne. To znaczy, Dawid, święty człowiek, wybrany przez Boga, pasterz, można powiedzieć, człowiek nieskalany prawie, że, a, a jednak ma autorytet nad nim ktoś to jest opętany przez złego ducha? Przecież to, to jest bez sensu. Przecież to, to, to jakoś mi nie grało, a może, można mogę tak powiedzieć. A jednak, jednak Dawid cały czas mówi, że, że nie można zabić pomazańca boskiego, bo, bo Bóg powiedział, że, że Saul ma być królem i, i to jest jego decyzja. I jeżeli Bóg będzie chciał, to sam ukaże Saula za to, co robi. Ja mówię, wow, naprawdę to jest niesamowite, że ktoś taki jak Dawid, y, dalej mógł powiedzieć, że przecież ja zostałem wybrany na króla, że, że to ja powinienem być teraz tym królem, ale mimo wszystko nie, stanął w pokorze i uznał autorytet y, gościa, który chce go zabić, co, co było dla mnie wow. I teraz m, prze, przekładając to na nasze współczesne życie, y, tak sobie pomyślałem o, o mojej. Jakby ścieżce edukacji. Że ile razy było tak, że jakiś nauczyciel, jakby z urzędu jest postawiony w autorytecie do mnie, robił coś, co mi się wydawało, że, że, że jest głupie, że jest jakieś takie bez sensu, w sensie, że próbował jakby pokazać swoją wyższość, o może tak. I ile razy ja się jakby zamiast po prostu jakby ukorzyć się, czy, czy po prostu nie dawać y, jakiegoś złego przykładu. Ile razy ja waliłem jakąś pyskówkę albo mówiłem jakimś głupim tekstem, żeby pokazać, że, 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 że ja się nie dam, bo co to ja nie jestem, że kim jestem nauczyciel, że co on mi może zrobić. No i patrząc na tą historię, no to Dawid jakby wychodzi z tego z zwycięską ręką, to on pokazuje, że wow, że, że naprawdę można to inaczej rozegrać, że, że, że jest trochę co innego. Tak samo można nawiązać tutaj do, do sytuacji Jezusa z Piłatem. Kiedy jest rozmowa, Piłat mówi do Jezusa, czy nie wiesz, że, że mam władzę Cię uwolnić i mam władzę Cię ukrzyżować? I Jezus, Syn Boży, mówi do Niego nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci nie dano z góry. I ja mówię, wow. Czyli, że Jezus tak naprawdę... Wierząc swojemu ojcu, zdał się na swojego ojca i zostawił autorytet Piłata, no bo to jest Jezus, tak naprawdę był Bogiem, tak? To jest, był wszechmogący, znaczy jest wszechmogący, mógł zrobić wszystko, a, a podporządkował się osądowi Piłata? No, dla mnie to było w sensie nie do zrozumienia. Mówię, ciężko mi to było strawić, a, a jednak ta, tak zrobił. I, I dało mi to naprawdę do myślenia, w jakiej pozycji. Ja jestem, że kim ja jestem, o może tak. Czy, czy zachowuję się jak, jak Dawid? To znaczy, że uznaje autorytet ludzi, którzy są postawieni nade mną z jakiegoś tam powodu, z urzędu, czy tam w szkole, czy, czy osoby starsze. Czy, czy raczej, raczej nie? Czy raczej właśnie wywyższam się nad nimi, próbuję jakby wykpić ich i pokazać im ich błędy? No jest to. Częsta moja niestety postawa, mam nadzieję, że, że Wasza nie, ale może warto by było w tym czasie zastanowić się nad tym, jak, jak, jak postępujecie, szczególnie do <coughs> jak postępujemy, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś osoby starsze, czy, czy nie wiem, czy wykpiewasz po prostu kogoś, bo, bo nie ogarnia, nie wiem, Facebooka technologii, czy wykpiewasz, nie wiem, osoby y, troszeczkę inne od Ciebie, ale starsze mając jakiś autorytet z urzędu nad, topą, nad tobą, czyli na przykład nauczyciele, bo powiedzą coś nie tak, bo nie ogarniają, jak się włącza projektor. Ja często tak robiłem. Mam nadzieję, że, że, że wy tak nie robicie. I, i, a jeżeli dało Wam coś do myślenia, to co mówiłem tutaj do Was, to po prostu życzę Wam tego, żebyście podjęły, podjęli jakieś czyny związane z tym, czyli na przykład idźcie, zadzwońcie, przeproście. Powiedzcie, że, że przepraszacie. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i udanego adwentu. Pozdrawiam.